Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić gości, których marzyłam, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się ich obecnością w Łodzi. Jest to, no, przedstawię głównego bohatera książki, choć powiem pierwszą kobietę, pana Marka Kamińskiego, podróżnika. Wszyscy mamy. I autorkę wywiadu Rzeki, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, panią Joannę Podsadecką. Na początek kilka słów o bohaterach wieczoru. Joasia Podsadecka jest dziennikarką, redaktorką, pisarką, absolwentką dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz ukończyła latynoamerykanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma na swoim koncie książki o Jerzym Turowiczu, Gen ryzyka w sobie miał. Jest współautorką książki Krąg Turowicza, Tygodnik, Czasy, Ludzie. W 2016 roku współtworzyła książkę o księdzu Janie Kaczkowskim, Grunt pod nogami oraz Dasz radę, ostatnia rozmowa. W 2017 roku, po śmierci księdza Kaczkowskiego, napisała książkę Sztuka czułości. O nim książka. I w tymże samym roku powstała pierwsza książka, wywiad Rzeka z panem Markiem Kamińskim pod tytułem Idź własną drogą. Tu muszę powiedzieć, że tej książki niestety nie ma, jest w tej chwili w dodruku. Bardzo żałuję i polecam Państwu uwadze. Jest to dla mnie osobiście, była to taka baza trochę do tej książki, którą dzisiaj będziemy prezentować. No i dziś mamy przed sobą kolejny wywiad Rzekę, Bądź zmianą. Przed panią Joanną mnóstwo projektów literackich, w związku z tym proszę mieć na uwadze tę pisarkę. A teraz kilka słów o naszym gościu, bohaterze książki. Wszyscy znamy pana Marka jako podróżnika, innowatora, ale również, co było dla mnie zaskoczeniem wspaniałym, filozofa i fizyka. Wiemy, że zdobył dwa bieguny w jednym roku, w 1995. I proszę Państwa, żebyśmy mieli obraz, maleńki wycinek przygotowałam wypraw, które przeżył, zorganizował, przeżył, odbył, które myślę staną się przyczynkiem do poznania bliżej treści tej książki, o której dzisiaj będziemy mówić. Jako pierwszą swoją samotną wyprawę odbył w wieku 8 lat. I proszę Państwa, z Gdańska do Łodzi. Za kulisami zapytałam, czy rodzice o tym wiedzieli. Powiedział, że tak, że to nie była ucieczka z domu. Joanna zapytała, a dlaczego akurat Łódź z tego Gdańska? Bo tutaj mam rodzinę. W związku z tym cel był bardzo taki przyjazny, rodzina czekała. Kolejna bardzo wczesna samotna podróż w wieku lat 15 to popłynięcie statkiem towarowym do Afryki, do Maroka, o ile pamiętam, tak? Tak. Kolejne wydarzenia podróżnicze to zdobycie obu biegunów ziemi, także Spitsbergenu, najwyższego szczytu Antarktydy oraz najwyższego szczytu Grenlandii. Dwukrotnie przeszedł pan Marek Grenlandię na nartach. Jako pierwszy przepłynął zimą, rewelacja, proszę Państwa, opisane w książce Idź własną drogą. Zimą przepłynął kajakiem naszą polską Wisłę. 1312 kilometrów. Ciekawym według mnie doświadczeniem jest, komu nam przyszło do głowy, żeby obejść w koło Tatry. W 8 dni wybrał się, dobrze mówię, 8 dni, po prostu obszedł pan Marek Tatry i zdał sobie sprawę, że patrząc na nie, jadąc do Zakopanego, widzi, no jakie to ogromne, jakie wielkie, jakie przestrzenie. Okazuje się, że można je obejść w 8 dni. Jak napisał w swojej książce, jest to maleńka, przepraszam, bez okularów, w morzu cywilizacji jest to po prostu maleńka wyspa. Był liderem pierwszej w historii wyprawy z niepełnosprawnym Jaśkiem Melą.
oba bieguny, północny i południowy, to wszyscy znane. Przeszedł pustynię Gibsona w Australii, 800 km, 46 dni. I podczas wyprawy trzeci biegun szlakiem świętego Jakuba pokonał 4000 km w 140 dni od grobowca Immanuela Kanta w Kaliningradzie do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela, słynne Camino. Przejechał, i to jest właśnie temat książki Bądź zmianą, przejechał 30 tysięcy kilometrów samochodem elektrycznym do Japonii przez Syberię i pustynię Gobi. Jako pierwszy pokonał bezemisyjnie Trans-Siberian Highway. I o tym ta książka. Proszę Państwa, ale to nie wszystko. To są podróże, o których będziemy rozmawiać. Natomiast oprócz tego jest twórcą metody Power for Change, pozwalającej przekraczać granice swoich możliwości, bo sam na sobie tego doświadcza. Założył pan Marek fundację swojego imienia, instytut również Marka Kamińskiego i firmę Invensa. Uwaga, zna i posługuje się 8 językami. Nie zazdroszczę ludziom niczego w życiu, ale znajomości języków, Panie Boże. Fundacja istnieje od 1996 roku i wspiera młodzież i ludzi, którzy stracili sens życia, proszę Państwa, poprzez dawanie narzędzi do wyznaczania sobie celów i ich osiągania. Tutaj no już o fundacji, jeśli Państwo będzie chcieli coś więcej wiedzieć, to można pytać, ewentualnie strona internetowa. Również Instytut pana Marka Kamińskiego, rozumiem, że wspiera również pana wyprawy. I najbliższe wyzwanie, o którym myślę będzie mowa, to Power for Change 2020. Pan Marek planuje pierwszą w historii podróż dookoła świata robotem humanoidalnym Noa. Ale to w ciągu dalszym spotkania. Kochani, zapraszam na rozmowę o książce i oczywiście potem do pytań. Kochani, proszę powiedzieć mi, jak doszło do waszej współpracy? Pierwsza książka, druga książka, opowiadajcie, jak to się stało, że was los połączył? Wydawnictwo wam złożyło nam taką propozycję, wymyśliło sobie taki duet, miało nadzieję, że to się uda, no i mam nadzieję, że się udało. Nasza pierwsza książka to było wspomniane przez ciebie Idź własną drogą i to jest taka książka bardziej przekrojowa, opowiadająca o, zbierająca doświadczenia życiowe Marka, opowiadająca o jego dojrzewaniu, o tym, z czego jest zbudowany. I jakiś czas później wydawnictwo zaproponowało nam, żebyśmy porozmawiali po Marka wyprawie do Japonii i z powrotem. Przede wszystkim o tej wyprawie No Trace Expedition. Jako, że Marek bardzo interesuje się filozofią i dla niego droga jest tylko pretekstem, żeby samemu w sobie coś przezwyciężać, żeby osiągać nowe cele, żeby siebie lepiej poznawać, no to rozmawialiśmy, jak czytałaś książkę, to wiesz, i o literaturze, i o rzeczach, które nas inspirują. I tak, dobrze nam się pracuje, dlatego ta książka powstała dosyć szybko, choć w trybie nieco innym niż Idź własną drogą. Ale powiedz, jakie okoliczności życia spowodowały, że znaleźliście na swojej drodze w ogóle? To jest ciekawe. Byłaś po książce o księdzu Kaczkowskim. Tak. Może ja powiem. Bo wtedy jak się wybierałem właśnie, witam Państwa serdecznie, jak się wybierałem do Santiago, to miałem jakiś taki wywiad, nie pamiętam, telewizja albo w radiu. I po tym wywiadzie zazwyczaj do mnie właśnie Darek Piórkowski, który był wtedy szefem wydawnictwa WAM. To jest takie stare wydawnictwo jezuitów, ale wydało bardzo dużo fajnych książek, nie tylko książki religijne wydają, nawet duże, prężne wydawnictwo. I zadzwonił do mnie i powiedział, że fajnie byłoby się spotkać, pogadać, czy żeby zrobić razem książkę. I ja już byłem umówiony wtedy na książkę z Wyborczą, która była patronem tej wyprawy, no, o samym Camino. Ale Darek powiedział, że to nie problem, że możemy zrobić inną książkę. Wokół jakby Camino. Także, no i Darek przyjechał do mnie do domu,
ustaliliśmy, jak ta książka ma wyglądać. I wtedy powiedział, że w sumie mogłaby ze mną poznać właśnie Asia. I to mi bardzo zaimponowało, że Asia przedtem właśnie zrobiła książki z Janem Kaczkowskim. Ja byłem zresztą chyba pierwszy raz kontakt, to byłem w Meksyku. Pisałem jeszcze inną książkę i byłem wtedy w Cancun dokładnie, albo gdzieś tam. Zbierałem materiały do książki Marek i Czaszka Eguara i właśnie wtedy pamiętam, pierwszy raz rozmawialiśmy. Dobrze to pamiętam, bo nam tak kliknęło przy pierwszym spotkaniu, wiedzą Państwo, bo zaiskrzyło. Tak, bo dla dziennikarza to jest zawsze taka niewiadoma, czy się polubimy, czy będzie chemia, na jaki poziom szczerości uda, jaki poziom szczerości uda nam się osiągnąć. I byliśmy umówieni wtedy w Gdańsku. I ja mówię Markowi, że jadąc do niego czytałam taką książkę amerykańskiego psychiatry Davida R. Hawkinsa. On jest bardzo słabo popularny w Polsce. Marek mówi, ja go znam, mam jego książki. Ja się tak zdziwiłam. Potem wymieniłam takiego wschodniego filozofa, o którym no, chyba z nikim bym nie mogła porozmawiać ze swoich znajomych. I okazało się, że Marek go zna. I on był zdziwiony tym, że ja idę tymi śladami, co on. Ja byłam zdziwiona, że on to wszystko zna. I to jakoś otworzyło od razu, od właściwie pierwszej minuty, takie pole do takich rozmów o życiu, o kulturze, o wszystkim tak naprawdę. No dobrze, to znamy okoliczności. A teraz jak to zrobić, żeby pana Marka zachęcić do wspólnego wypicia kawy? Rozumiem, że odbyć kilka rozmów, kiedy w książce chyba właśnie, nie pamiętam, już mi się zlewają jedna z drugą, Idź własną drogą, pisze, że jego stanem naturalnym jest bycie w podróży. Natomiast ja mu tam mówię, że wydaje mi się, że jego natura jest czasem przeciwko niemu. Ale to jest człowiek, który łączy w sobie różne sprzeczności, nie? No to kiedy znaleźliście ten czas? Znaczy, życie jest w ogóle podróżą, więc to nie ma znaczenia, czy się jest gdzieś w innym miejscu, czy jest się w którym mieście też można podróżować. Także pamiętasz, jak mi pokazywałeś? Marek mi pokazywał mnóstwo swoich ulubionych miejsc na Kaszubach. Dokładnie, także dzięki Jasi właśnie odbyłem taką podróż też po takich ciekawych restauracjach, znaczy dobrych. Ja znam lepiej knajpy w Sopocie. Tak, knajpy, ale takie zdrowe, wegańskie jedzenie. Tak. Także świetnie się bawiliśmy. Prawdę mówiąc, to był świetny czas i to było też tego rodzaju podróż. Także tak, to nie jest tak, że jakby jestem taki zajęty i jakby myślę, że trzeba właśnie w życiu chodzi też o to, żeby jakby wszystko, co się robi, miało sens, żeby nie dzielić na to, że a to lubię robić, a tego nie lubię robić. Tylko raczej, no, żeby jakby, nawet jeżeli czegoś człowiek nie może, nie lubi, myśli, że nie lubi, to nadając temu sens, też można to polubić. Także wszystko jakby zależy od nas, więc to była taka wspólna podróż w sumie, to pisanie książki. To wiemy już, jak się spotkaliście, jak pracowaliście. To teraz proszę nam powiedzieć, tematem książki jest No Trace Expedition, czyli bez śladów, nie pozostawianie śladów, ekspedycja bez możliwości pozostawienia śladów. Dlaczego przede wszystkim Japonia? Dlaczego taki kierunek? Potem pytanie kolejne, dlaczego samochodem tylko elektrycznym? Bo przecież no, Syberia, no, tylko jedno źródło napędu ryzykowne, są przecież hybrydy, tak? I teraz pana filozofia, no trace, nie pozostawianie śladów, życie ekologiczne, nie sprowadzające się tylko do segregacji śmieci, zaznaczam. Jak to u pana wszystko wygląda? Czyli zaczynamy od pytania, dlaczego Japonia, potem dlaczego samochód, a potem jak to w życiu potem pan stosuje codziennym i czy się udało to wszystko? Dlaczego Japonia, to właśnie ta odpowiedź jest prosta i tutaj właśnie odpowiem inaczej niż dotychczas odpowiedziałem, Asia, wymyśliłem właśnie nową odpowiedź. Znaczy nową, chociaż tak jak mówię, pytania pozostają takie same, ale prawidłowe odpowiedzi się zmieniają. Choć podobno w pytaniu zawarta jest część odpowiedzi zazwyczaj. Dlaczego Japonia? Właśnie korzenie tej odpowiedzi będą chyba w Japonii, bo nawiążę do takiego filmu japońskiego, który widziałem, o takim japońskim himalaiście, który stał przed Everestem, chciał tam wejść najtrudniejszą drogą. No i właśnie dziennikarz zapytał, dlaczego się wchodzi na Everest. I wszyscy odpowiadają, jest taka klasyczna odpowiedź, bo on jest, prawda? Bo tam jest Everest. A ten Japończyk powiedział, bo ja tu jestem.
Because I'm here. Znaczy, to, i to jest właśnie ciekawa odpowiedź, bo to fajne jest to w tym Japonii nie poddawanie się standardom. Bo tak naprawdę, no oczywiście można odpowiedzieć, że tam jest Everest, ja tam wchodzę, ale tak naprawdę można też odpowiedzieć, że ja tutaj jestem, jakby ja chcę to zrobić, to jest moja wola. Ja chcę to zrobić. I podobnie było z tą Japonią, bo ja tu jestem i chciałem po prostu to zrobić. Jakby ta historia, żeby pojechać do Japonii, wynikała z tego, że jako, tak myślę, jakbym gdzieś tam się cofnął daleko, to jako chyba 14 albo 15 latek oglądałem taki film, to jest w tym książce, o inspektorze Komura, to był film od 18 lat i ja jako 15 latek wszedłem właśnie do kina ten film, były tam sceny i... Internetu jeszcze nie było. Tak, sceny pamiętam, ale pamiętam inspektora Komura, pamiętam, że jak ten film się skończył, to postanowiłem, że będę ćwiczył karate. Zacząłem ćwiczyć, rzeczywiście ćwiczyłem jako zawodnik przez wiele lat i to karate mnie dużo nauczyło. Byłem zawodnikiem karate Shotokan. Postanowiłem, że będę się uczyć japońskiego i rzeczywiście uczyłem się tego japońskiego. I postanowiłem też, że moją żoną będzie Japonka. Tak akurat się nie udało. Natomiast i rzeczywiście to, od tego zaczęła się, od tego filmu, zaczęła się moja przygoda z Japonią. Myślę, że nie wiem, czy jest jakaś reinkarnacja, ale myślę, że ten film jakby, oczywiście to mogłoby coś innego, tak jak, no, ale nieraz tak jest, że coś uderzy jakby w nas i obudzi jakąś strunę. I to we mnie obudziło na całe życie. Ja nie wiem, czy przedtem widziałem coś, ja nie pamiętam, żebym przedtem widział coś w Japonii, ale jakby nigdy nie czułem chyba, do żadnego kraju chyba innego na świecie nie czuję takiego sentymentu, miłości może, no z wyjątkiem Polski oczywiście. Lubię też, nie wiem, podoba mi się strasznie Polinezja, ale jednak jako kraj, to ta Japonia jest dla mnie czymś takim, co jest gdzieś we mnie. Więc dlatego Japonia właśnie, bo to wynikało z mojej historii. To teraz pytanie o pojazd. To pojazd to jako, tutaj jest prosto, odpowiedź, tak. To jak postanowiłem pojechać do Japonii, to spotkałem się ze swoim przyjacielem, z Wojtkiem Puczyńskim, który powiedział, słuchaj, to jak podróżowałeś między biegunami, na bieguny, to szedłeś bez śladu, wszystkie śmieci ciągnąłeś z sobą, to może do Japonii też spróbować wymyślić, żeby tam się udać bez śladów. I to mi też uderzyło, obudziło mnie jakąś strunę. No trace, pomyślałem sobie, wow, no trace, to może pojadę samochodem solarnym, ale nie ma takiej technologii solarnej. Pomyślałem, okej, to można no trace, to samochód elektryczny też jest jakimś wyjściem, więc jakby to też wynikało z tego, że ja tam byłem właśnie, z mojej historii. W książce pisze pan, że... Ale też często w życiu jakby ciągniemy jakieś wątki, które już są obecne i tak jest w moim życiu, że ja jakby... tak naprawdę to wszystko to jest jakaś historia, która gdzieś tam się zaczyna i ja tylko kontynuuję. Ale pytanie o tę siłę napędową, czyli o prąd. W książce piszecie, że naładowanie samochodu nie należało do prostych czynności. Były momenty, że okej, można było zatankować, w cudzysłowie, samochód, załadować, natomiast byli ludzie, którzy na przykład mówili nie, bo się spali mi dom, bo się spali mi stacja benzynowa. Pisze pan, że momenty, kiedy wszystko szło łatwo z ładowaniem, no po prostu było. Natomiast kiedy były te trudności, kiedy trzeba było ludzi przekonać, że na Syberii szczególnie, że ładowanie samochodu nie spowoduje zapalenia się ich budynku, to były najbardziej ciekawe momenty poznawczo, w sensie ludzi. Tak, momenty były na pewno. Momenty były. Nie tylko takie. Natomiast tak naprawdę to myślę, że ten samochód był napędzany też dobrą wolą ludzi, które spotkałem po drodze. I rzeczywiście, znaczy, tak mi się wydaje, że często przez te trudności możemy ten świat poznać lepiej, chociaż jak przychodzą, to ja przed nim się trochę bronię, ale później jakby najbardziej pamiętamy tych nauczycieli, którzy są dla nas najbardziej wymagający, nie tych, którzy jakby wszystko przypuszczają i tak dalej. Także chociaż jak pomyślę jednak, to większość ludzi jakby była otwarta. To były nieliczne osoby, które robiły jakieś trudności, ale przyznam, że jakby wszędzie spotkałem się z dobrą wolą. Znaczy to nie było takie zadziwiające, ale
przejechałem 30 tysięcy kilometrów z Polski do Japonii z powrotem i nie spotkało mnie nic złego, nie spotkało mnie żadne złe słowo po drodze. No, żadna nieprzyjemna sytuacja. Myślę, że nieraz poruszając się po Polsce bardzo szybko można coś takiego, znaczy może nie tak szybko, ale to było zadziwiające dla mnie, bo wydawało się, jak będę jechał przez Syberię, to tam nie wiadomo, co się będzie działo, prawda, że tam coś kryminaliści albo złodzieje. Ale też wszyscy wiadomo, cię straszyli, że nie przejedziesz po pierwsze. Tak, oczywiście, że no i że Mongolia, że w ogóle Chiny i teraz. Nie, naprawdę, to jest niesamowite, bo może coś mi się wymazało jakby z pamięci, ale naprawdę nie pamiętam nawet kogoś, kto by źle na mnie spojrzał, że tak powiem. To, i byłem przecież na parkingach, spałem w Tajdze, to nie było tak, że jechałem jakąś ekstremalną drogą. Byłem w wioskach, w jakichś zapadłych dziurach dosłownie, na pustyni Gobi, na Syberii, na Zabajkalu. Także to było zadziwiające, rzeczywiście, że no, nikt pijany nie, jakby nic złego nie powiedział i tak dalej, i tak dalej. Także to dziwne, żeby przez pół świata przejechać, naprawdę. Także w tym sensie rzeczywiście były te trudności, że czasami ludzie mówili, a bali się po prostu, że mówili, słuchaj, no tutaj my jesteśmy na Syberii, jak nam się zrobi zwarcie i się spalimy, to nikt nam to nie pomoże, nie? Więc musiałem ich przekonać, że nic takiego się nie stanie, ale to bardziej wynikało z ich troski jakby, żeby mieli pierwsze raz do czynienia z taką sytuacją, niż z jakiejś złej woli. No, to znaczy właśnie 99% ludzi miało bardzo dobrą wolę, także to, ten samochód był napędzany przede wszystkim właśnie siłą woli, dobrą wolą innych ludzi, no i moją trochę siłą woli. Chciałam wcześniej wtrącić, że Marek jeszcze zdążył tych wszystkich ludzi po drodze pytać o sens ich życia. Taki to filozof. To fajne, rzeczywiście, bo tak jak spotykałem ludzi, to myślałem, że przy okazji, może dlatego, że jestem filozofem właśnie, że fajnie byłoby czegoś się dowiedzieć więcej niż tylko. I pytałem, znaczy przede wszystkim w Rosji, w Chinach i w Japonii pytałem ludzi o sens życia i to było ciekawe, bo spotkałem wielu ludzi, więc statystycznie mogę podać odpowiedzi, które padły, powiedzmy. No w Rosji wszyscy mówili, że sensem życia jest miłość, lubow, miłość, rodzina, że to jest sens życia. Myślę, że to byłoby bliskie nam Polakom, prawda, że miłość, rodzina jest sensem życia i wydawało się, tak wszędzie będą ludzie mówić, ale nie, w Chinach. W Chinach na przykład sensem życia jest posiadanie mieszkania. Absolutnie mieszkanie to jest największe szczęście. Mieszkanie, tak, to jest największe szczęście, a w Japonii sensem życia jest, jak Państwo myślą, co? Praca. Shigoto po japońsku. Także niesamowite, bo to nie było tak, że tam zapytałem paru ludzi, tylko rzeczywiście to była odpowiedź, nie wiem, 100, 200, może 300 osób, które mówiły to samo. Miłość, praca, jak może się bardzo różnić sen życia, prawda, na takiej w sumie niedużej. Wydało mi się, że dzień przez internet, przez filmy, które oglądamy, przez narrację, która jest jakby teraz taka globalna narracja w tych wszystkich mediów, że to powinno być mniej więcej to samo, prawda, a tymczasem tak się bardzo różni. Proszę powiedzieć, dlaczego wybraliście taki tytuł, Bądź zmianą? No tak, Asia wybrała Joanno. Ten tytuł. Dlatego, że oddaje sens tego, co jest w środku. To jest taka książka o przyszłości, tak jak mówiłam Państwu, że iść własną drogą, zbiera doświadczenia przede wszystkim przeszłe i pokazuje, jak one zbudowały człowieka, takiego jakim jest. To Bądź zmianą jest takie bardzo wychylone ku przyszłości, bo pokazuje proces. I zresztą ta książka kończy się zapowiedzią tej podróży dookoła świata, którą Marek rozpocznie 1 maja. On mówi, że ta poprzednia wyprawa była ekotechnologiczna. Testował po drodze rozmaite ekologiczne rozwiązania, które mogłyby pomóc nam wszystkim, matce naturze, które pomogłyby nam tak nie dewastować tego świata. A z drugiej strony korzystał z najnowszych technologii, jechał samochodem elektrycznym. No i w czasie tej wyprawy Power for Change, która rozpocznie się w maju, będzie jechał z robotem humanoidalnym i to będzie pierwszy w historii tego typu projekt, bo ty mówiłeś, że profesor Ishiguro mówił ci, że do tej pory badano relacje człowiek-robot, kiedy oni przebywali przez 3 dni razem, a Marek będzie jechał z robotem, z nią, z Noą przez 250 dni, przez cały świat. Można ją zobaczyć już w internecie, na stronie pana Marka. I Noa będzie miała mnóstwo funkcji. Mnie to fascynuje, muszę powiedzieć, jak Marek powiedział, że ona będzie miała taką bazę pytań, które on roboczo nazwał, że to będą pytania z małego księcia, pytania o sens życia będzie mu zadawała, proszę Państwa, poza tym, że będzie
mierzyć rozmaite zanieczyszczenie środowiska właściwie będzie mierzyć, prawda? Będzie. No, różne parametry, bo zanieczyszczenie powietrza, ale też zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie hałasem, radioaktywność. Czyli wracamy do wyprawy. Tak, oczywiście. Jak to jest? Step by step. Wszyscy sobie tutaj myślą, no dobrze, no człowiek ma pomysł na to, na tamto. Jak pan to robi? Od pomysłu, no przez nagromadzenie wszystkich szczegółów projektu, pozyskanie funduszy, przygotowanie siebie, psychofizycznie rozumiem często, bo są to ekstremalne rzeczy, rodziny, która no chyba troszkę się czasem martwi, no po osiągnięcie celu, który łączy się również chyba z pana filozofią, jeżeli cel jest osiągnięty, bardziej pan ceni porażkę jednak niż sukces. To jest nie, to tak bardzo nie. Tak dalece nie jest, tak? Że jest porażka jednak jest większa. Ale doceniasz. Doceniam porażkę. Znaczy, to wróćmy, jak ta wyprawa powstaje znaczy, i... Może nie tak, znaczy, myślę, że tak naprawdę to sukces i porażka są mnożenne jakby tak naprawdę. To od nas zależy, jakie znaczenie nadamy. Jakby to nie ma jakby znaczenia naprawdę, znaczy ma znaczenie oczywiście, bo wolimy osiągać sukcesy w życiu. A tak naprawdę tutaj jakby rzucić monetą i wypadnie sukces, okej. Z tym sukcesem też można zrobić wielką porażkę, odnosząc sukces można się zatracić i odwrotnie jakby. Odnosząc porażkę można się czegoś nauczyć o życiu i można dojść do jakby większych jeszcze sukcesów. Także tak naprawdę to od nas samych zależy, jaki sens nadamy. Porażka jest, tak jak zresztą powiedział Churchill, że sukces nigdy nie jest na zawsze, porażka nigdy nie jest totalna, tylko odwaga działania jest tym, co jest najważniejsze. Także to bardzo jest piękna książka Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu, która jest mi bardzo bliska i właśnie Frankl dokładnie pisze o tym, że nawet w największym cierpieniu, nawet największemu cierpieniu można nadać sens. I to jest bardzo mi właśnie bliskie podejście. No, ale tak jak tworzymy tę? Tak, no, przede wszystkim oczywiście pomysłów może mieć bardzo dużo, dlatego ja na przykład bardziej lubię marzenia, takie pojęcie jak marzenie, bo marzenie jest związane z emocjami. Więc pomysłów ja się w sumie nie zajmuję, staram się nie zajmować pomysłami. Bardziej pomysłami zajmuję się w pracy, powiedzmy jak pracuję, czy tam nad różnymi projektami. A tam, jeżeli chodzi o moje takie projekty najważniejsze w życiu, no to bardziej zajmuję się marzeniami, które do mnie przychodzą. I właśnie tak sobie zdałem sprawę teraz nawet przy okazji tej książki, kiedy właśnie wielu ludzi mówi, że ja też mam marzenia i tak dalej, ale pytanie, co robimy z tymi marzeniami. I tak myślę, że wielu ludzi te marzenia swoje wyrzuca do kosza po prostu. Traktuje te marzenia jak śmieci, które można po prostu, tylko marzenie, pach, do kosza. Więc to jest tak, że właśnie ja staram się może nie tyle jakby wymyślać, co właśnie patrzeć na te marzenia, rzeczy, które budzą we mnie jakieś emocje i to są jakieś ziarka, które padają powiedzmy. No na nas też padają i pierwsza myśl jest tak, ale ja nie mam kasy, no skąd właśnie, ja mogę na to wziąć? No właśnie mówię, więc właśnie, jeżeli tak myślimy i to wrzucamy do kosza, bo mamy jakiś excuse, że tak powiem, wytłumaczenie, bo jesteśmy za starzy albo za młodzi, to jest za wcześnie albo za późno, albo jak będziemy na emeryturze, albo coś tam, no to rzeczywiście wtedy nie dajemy szans marzeniu. Natomiast ja się staram te marzenia podlewać, czyli mam ileś tam tych marzeń i pielęgnuję je po prostu i one sobie rosną powoli. No i przyglądam się ich i patrzę i wtedy patrzę właśnie, co budzi we mnie te największe emocje i czemu chciałbym się poświęcić. To nie jest tak, że od razu przychodzi pomysł i od razu wiem, że to zrobić. A te marzenia też często właśnie wyrastają, dojrzewają i to tak jak w takiej szklarni powiedzmy, tak? Wyrastają i wtedy, kiedy już myślę, aha, że no powiedzmy taki proces, teraz jak pracuję nad tą wyprawą Power for Change, to proces, to zaczęło się, już podać taki przykład teraz rzeczy, która się dzieje teraz. Pomysł tej wyprawy powstał, kiedy jechałem do Japonii, pomyślałem, wow, to można by też pojechać dookoła świata w sumie. Nie trzeba zatrzymać się na Japonii.
Ale potem myślałem sobie, no i wiele razy wracałem tej myśli, czy, a myślałem, nie, dookoła świata jakbym pojechał, to jak teraz w zasadzie, tyle samo kilometrów, tylko trochę dłuższa trasa. To, czy to ma sens jechać jeszcze raz, powtarzać to samo? A co można by zmienić w tej wyprawie? Znaczy, jak to można by zrobić, żeby ona była ważna też może dla innych ludzi? I rozmawiałem z wieloma też przyjaciółmi, którzy no i gdzieś tam w Tokio akurat, w kawiarni, rozmawiając z takim specjalistą, bo też warto pamiętać, że mogą nam pomóc jakby ludzie też z różnych dziedzin. Akurat rozmawiałem z konsultantem EY-a dokładnie, czy RSI, takiej dużej firmy konsultingowej. Ja mówię mi, słuchaj, teraz najważniejsze tematy na świecie to jest Singularity, Sustainability, Social Empowerment, czyli po polsku to było, to jest akurat 3S, dlatego ładnie to brzmi po angielsku, ale po polsku to jest może mniej zrozumiałe, to jest zrównoważony rozwój, osobliwość i danie siły społeczeństwu. No pomyślałem sobie, jak to można by z tego zrobić wyprawę, jeżeli te pojęcia są teraz najważniejsze dla ludzi, dla ekonomistów, dla firm, dla ludzkości bez mała, to jak to można by wpleść w wyprawę? No pomyślałem sobie, że jeżeli chodzi o ten zrównoważony rozwój, to samochód taki elektryczny jest takim symbolem inteligentnej mobilności, więc to jest już jakiś element, okej, to mamy ten samochód, a co może być tym singularity, czyli takim artificial intelligence. Pomyślałem, a gdybym jechał z sobą robotem, wtedy pomyślałem sobie, wow, to by było coś rzeczywiście z robotem tego, to jest oczywiście skracam teraz i upraszczam ten proces, ale to podałem, że na lotnisku właśnie taka przyszła myśl do głowy, a gdybym tak pojechał z robotem, nie wiem czemu, ta myśl przyszła gdzieś, jak się dużo myśli o jakiejś rzeczy, to gdzieś z poświadomości po prostu trzeba no jakby podlewać, to jest to właśnie podlewanie, że się myśli. Nie dlatego, żeby coś wymyśleć, znaczy, że od razu wymyślimy, tylko że po prostu myślimy o tym, myślimy o scenariuszach. I potem oczywiście to trwało mniej więcej rok czasu, zanim wymyśliłem, że to będzie dokładnie tak, jak powiedziałem, a w międzyczasie, kiedy już wiedziałem, że pojadę, tylko szczegóły, co pracowałem, to szukałem jakby różnych partnerów, może nie tyle sponsorów, bo sponsorów to na koniec, najpierw trzeba wiedzieć, co chcę zrobić, projekt zbudować. Zbudować, napisać. I to trwało miesiącami. W zasadzie tak naprawdę to parę miesięcy temu, bo po półtora roku pracy dopiero pracowaliśmy na taką ostateczną wersję tego projektu. No i potem jakby też miałem wykłady na uniwersytetach na ten temat. No i to jest jakby nieustanna praca, krótko mówiąc. Zarażanie ludzi. 20, może nie 20 godzin na dobę, ale po prostu no trzeba na tym pracować, innej drogi nie ma. To nie jest tak, że mamy pomysł i od razu wszyscy, wow, pięknie, to już jedź, prawda, masz to i samochód, robota. Raczej z tego, co pan pisze, mówi o sobie, to pomysły były raczej, słuchaj, nie uda ci się, daj spokój. Raczej spotykamy częściej takie, ale masz urojone pomysły. Zgadza się, tak. I także to jeszcze ta bariera psychologiczna, która jest nam narzucona. Ale na szczęście on tym ludziom nie wierzy. Nie wierzy. No właśnie, to przechodzimy trochę do psychologii. Znaczy ja mam taką technologię, nazywam to właśnie Power for Change, czy metoda biegun, to można o tym poczytać w internecie. Mam taką technologię, jak się robi wyprawy, jak się w ogóle realizuje marzenia. Nie będę teraz za dużo mówienia, ale to jest taka technologia, która jest dosyć innowacyjna, myślę. Budujemy teraz na tej podstawie taką aplikację właśnie, Walk for Change, taką aplikację, która ma pomagać w depresji i tak dalej. Natomiast takim narzędziem, bo ja też jakby jak zbudowałem tą metodę, po prostu cofnąłem się w tył i przeanalizowałem, jak to się stało, że mi się to wszystko udało zrobić. No i wyodrębniłem ileś punktów, ale taki jeden punkt może powiem Państwu, który jest ważny i który ja używam w zasadzie non-stop, który bardzo najbardziej mi pomaga może z nich wszystkich, albo dwa takie punkty. Jeden punkt to jest taki, że trzeba sobie radzić z porażkami i te ludzie jakby często nie potrafią tego zaakceptować, bo jak przychodzi pierwsza porażka, to od razu rezygnują. I to jakby jak Państwo przeanalizujecie może swoje różne właśnie marzenia, które mieliście i to tak właśnie jest, że jakby żeby dojść do sukcesu, to trzeba odnieść po drodze 1000 porażek i sobie z nimi poradzić. I to jest taka rzecz, która jakby jak widzę w pracy, jak pracuję z jakimiś zespołami różnymi, to jakby porażka jest od razu pretekstem do tego, żeby odpuścić. I ja właśnie może tym się trochę różnię od części ludzi, że nie odpuszczam. I to jest jedna taka ważna rzecz. A druga to jest wizualizacja, czyli to jest bardzo w sumie trudne, zwizualizować sobie na przykład całą drogę, taki film sobie puścić do przodu, jak będzie wyglądała moja podróż z robotem dookoła świata. I to jest cholernie trudne, przyznam. Taka prawdziwa wizualizacja, czyli tak jak teraz Państwa widzę, żebym widział tą wyprawę.
przez Tokio, przez Bombaj, przez, nie wiem, ten robot, o czym będziemy rozmawiali, jak będę nocował, gdzie będę, no jakby wszystko, co można sobie wyobrazić. Świetnie, powiem, podszedł Pan pod moje następne pytanie, a w zasadzie cytat. Chciałabym kawałeczek przeczytać Państwa książki, której rozdziały mają charakter, no pewien podtekst psychologiczny. Jeden z rozdziałów brzmi: schemat, który nas więzi. W szukaniu dziecka w sobie chodzi o to, żeby mądrzej żyć. Nie żeby zdziecinnieć, znaleźć w sobie dziecięcą kreatywność i uczciwość jest warte wysiłku. Dziecko nie czuje ograniczeń. Wydaje mu się, że wszystko jest możliwe. Czyli w pewnym sensie odpowiedź na pytanie jest. Pan poprzez tę wizualizację budzi w sobie to dziecko, bo takie było moje pytanie. Jak Pan w sobie budzi to dziecko? Więc chyba to jest właśnie ten sposób na... Tak, dziecko nie zna schematów. Na pewno dzisiaj nawet byłem w jakiejś księgarni właśnie w Warszawie, jadąc do Łodzi. I było dużo takich książek psychologicznych na ten temat, jak właśnie, że to bycie dzieckiem jest takie ważne, odnalezienie sobie dziecka jest sobie takie ważne, jest bardzo trudne. Czy w ogóle to jest niesamowite, jak ludzie właśnie myślą schematycznie, jak sam tego doświadczyłem. Sądzą, że dzieci nic nie wiedzą, dzieci jakby nie mają nic do powiedzenia. To myślę, że dzieci mogą się wiele nauczyć i że jakby to brak ograniczeń właśnie, to niesamowite, jak zobaczycie Państwo, jak dziecko w krótkim czasie jakiego dokonuje postępu, prawda, od zera, w ciągu 7 lat uczy się całego świata. Przyrost wiedzy później już jest bardzo mały. Także coś jest w tym okresie takiego, co pozwala jakby rozszerzać niesamowicie horyzonty. I pytanie co właśnie? Dlaczego, proszę Państwa, zachowajmy optymizm, szukając w sobie dziecka, krótko. Dlaczego jest tak, że nasze życie wygląda tak, że mniej więcej jakby to co nie wynika tylko i wyłącznie jest jakby z mózgu i tak dalej. To bardziej wynika z jakiegoś schematu, który przyjęła ludzkość, że tak powiem, działania takiego schematu długofalowego, że od dziecka, no dziecko powiedzmy tak, zdobywa wiedzę, potem są jeszcze studia i potem już zaczyna się to wszystko zwężać. Tak, zastanówcie się Państwo nad tym, dlaczego, ja się też nad tym stałem, to odpowiedź wcale nie jest prosta, ja nie znam odpowiedzi, prawdę mówiąc, ale przestajemy szukać na pewno, też no, porównując do dostawów, to może nie jest najlepsze porównanie, ale jeżeli się rozciągamy, powiedzmy, no to jesteśmy w stanie nawet do 90 może, nie wiem, znam nastolatku, który biega maraton, ale powiedzmy jesteśmy do 90 lat w stanie zachować jakby sprawność stawów i tak dalej. Jeżeli nie robimy tego, no to po prostu zaczynamy się, no jakby, jak to powiedzieć, kostnieć, tak, zastygać. No i podobnie jest z mózgiem, że jeżeli po prostu go nie używamy, to on zastyga. No dobrze. Czyli jego metafora oczywiście bardzo prosta, ale... Wiemy, jak budzić dziecko w sobie, wizualizować, jak realizować maszynę. Nie wiem, czy wiemy. Powiedzieć, co tylko informacje, a wiedzieć to, znaczy, co znaczy wiedzieć, czy usłyszeć, to znaczy wiedzieć. Usłyszeliśmy, o może tak, usłyszeliśmy, jak budzić to dziecko w sobie. Bardzo jestem uważny właśnie na taką powierzchowność, że wow, dobra, odhaczone, już wiem. Ja nie wiem, ja przyznam, że nie wiem, jak budzić. Wiem, trochę wiem, ale to jest bardzo trudne. Ale Marek sobie przypomina różne elementy z dzieciństwa i one stają się ważne dzisiaj. Ja to obserwowałam, pamiętasz, jak mi opowiadałeś, że w dzieciństwie przytuliłeś twarz do lodu. Nie wiesz dlaczego, ale przypomniało ci się to, że może to jakoś później... Znaczy ja pytam, myślę, że często nam się wydaje, że coś wiemy w ogóle. To jest bardzo też takie... Wydaje nam się, że coś wiemy, to jest, bo co usłyszeliśmy, przeczytaliśmy i wydaje nam się, że coś wiemy. Nie, w ogóle nie wiemy. Usłyszeliśmy, w ogóle nawet, często nawet się nad tym nie zastanawiamy. Tak jak nad tym zdaniem wszyscy powtarzają, spinam się w ARS, bo jest, prawda? To także bardzo radzę, żeby właśnie uważać z tą wiedzą, co naprawdę wiemy. Ja, patrząc na kolejny rozdział, granice są w głowie. Powiedziałam o tym, że już wiemy, jak Pan budzi w sobie dziecko, to co Pan nam powiedział, ale po ludzku patrząc i tak czytając Pana książkę, był Pan w samym środku Syberii. Było lato i nagle spadł śnieg. No, ekstremalna sytuacja.
ryzyko. Te wyprawy muszą rodzić lęk. Wiele zaplanowanych jest rzeczy, w zasadzie wszystko, no ale życie jest nieprzewidywalne. Jak pan radzi sobie z tym takim zwykłym ludzkim lękiem? Staram się po prostu, żeby on mną nie rządził, to wszystko. Staram się jakby zaakceptować to, że jest lęk, to jest normalne, że się pojawia. Tak jak muszę oddychać i tak dalej, tak samo pojawia się lęk. Natomiast nauczyłem się chociażby przez różne doświadczenia życiowe, że jakby lęk to jest jedno, a co my zrobimy z tym lękiem, to jest drugie. I po prostu staram się ten lęk, żeby on mną nie rządził, tylko żebym ja raczej nim zarządzał. I to jest też jakby znowu skomplikowane, bardziej skomplikowane niż łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale mniej więcej, no, odpowiadając tak prosto na pani pytanie, to staram się tym lękiem po prostu zarządzać. Poprzez medytację, jogę? Nie, też, ale to medytacja i joga to bardziej służy do tego, żeby umysł jakby utrzymać pewnej sprawności i oczyścić, żeby mieć pewną równowagę wewnętrzną. To oczywiście też pomaga w lęku. Ale samo zarządzanie strachem to polega na tym, żeby powiedzieć sobie tak najprościej, że okej, boję się, a czy rzeczywiście powinienem się bać? Czy jeszcze mogę mimo wszystko, czy ten lęk powinien mnie zatrzymać w tym momencie, powinien się zatrzymać i zawrócić, czy jednak mogę spojrzeć, czy mogę zaakceptować, dobra, to boję się, ale jadę dalej. Czy to jest taki lęk, czy on rzeczywiście wskazuje na jakąś groźną sytuację, czy on ma podstawę? Bo często lęk jakby wynika z niewiedzy. Najczęściej źródłem lęku jest niewiedza, prawda? Niewiedza tego, co się stanie, i też często ekstrapolujemy różne rzeczy. Lęk. W ogóle żyjemy w społeczeństwie, które jest pełne lęków i ten lęk jest jeszcze do podsycany tego przez podsycany media. Lęk, strach jest najlepszym towarem, prawda, który super pozwala sprzedawać. Strach napędza biznes, prawda, i cały biznes farmaceutyczny, biznes medialny, każdy rodzaj biznesu. Jeżeli jakby wywoła się strach i pomyśli, że ma się lekarstwo, ten strach, no to, znaczy ma się lekarstwo, no to każdy kupi, prawda? Więc jakby jest to sposób prowadzenia biznesu, nowoczesny sposób prowadzenia też biznesu tak naprawdę. Żartuję teraz oczywiście trochę, ale ten strach, jakby te strachy są wszechobecne, także trzeba umieć sobie z nimi radzić i też można częściowo oczywiście można ich dopuszczać, można ignorować różne wiadomości, odcinać się od tego i tak dalej. Ale oczywiście też jakby źródło radzenia sobie ze strachem tkwi też w poczuciu własnej wartości, prawda, własnej kompetencji. Jeżeli wiemy, kim jesteśmy, na co nas stać, to jakby nikt nas, nawet jeżeli ktoś będzie przekonywał nas, że coś tam się stanie i tak dalej, to jesteśmy w stanie się temu oprzeć. Proszę nam powiedzieć, prowadzi pan życie bardzo, w pewnym sensie ekstremalny, będąc cały czas w podróży, spotykając ludzi różnych kultur, różnych języków. Co w pana życiu jest z pana punktu widzenia najwartościowsze? Co pan najbardziej ceni w tym stylu życia? Ale jednocześnie jest pan człowiekiem sukcesu, ale zawsze są jakieś koszty w życiu, czyli taki bilans ekonomiczny, tak, zysków i strat. Najbardziej chyba cenię to, że jakby robię rzeczy, w które wierzę, że jakby podobno, no tak, że robię rzeczy, w które wierzę, że staram się jakby żyć w prawdzie, oczywiście w sposób jakiś ograniczony, ale mimo wszystko, że jakby staram się przynajmniej sam sobie, jakby sam siebie nie kłamać, tak? Czyli to jest jakby według mnie chyba takie najważniejsze dla mnie, no, w takim osobistym sensie. Natomiast myślę, że to idź własną drogą właśnie, że to sobie cenię, że rzeczywiście potrafiłem w życiu pójść własną drogą i nie wiem, jak to się stało do końca. Tak, pewnie dużo było przypadków w tym wszystkim, ale
jakoś mi się udało, więc to było fajne, że jakby dokładnie żyłem tak, jak sobie to wyobraziłem. Jakby oczywiście przy wszystkich ograniczeniach, tak, to nie jest tak, że pomyślę i to nie jestem pomysłowym Dobromirem, prawda, że pomyślę i myślą, narysuję od razu i to się stanie. Natomiast rzeczywiście jakby w tych wszystkich ograniczeniach, w których żyję i tak dalej, to jednak jakby na przykład to, że zacząłem studiować filozofię, to była myśl, która przyszła, jakby tak też przyszła ta myśl do mnie, żeby być filozofem, a to było absurdalne trochę, no bo ani jakby nie marzyłem o tym, żeby być filozofem. Wszyscy moi przyjaciele wtedy z liceum myśleli bardziej o tym właśnie, jaki mi założył, żeby zarobić pieniądze, że jak zostaną wojskowymi, dostaną mieszkanie od razu, albo jak będą mieli taką pracę, to jak będą mieli takie pracę, to tyle zarobią. I jakby każdy, a potem jeszcze ta myśl o tej filozofii, myślę w sumie, to dlaczego tak nic mnie tak nie pociągało, a to się nie wiązało jakby wtedy z żadnymi pieniędzmi, wręcz przeciwnie, jakby to było jakieś absurdalne bycie filozofem. Wszyscy się z tego śmiali. Więc, a to było w sumie bardzo, tak jak patrzę strategicznie teraz, no to było najmądrzejsze, co mogłem zrobić. Znaczy nie mogłem wybrać dla siebie mądrzejszych studiów niż właśnie filozofii. Biorąc pod uwagę to wszystko, co potem miałem w życiu, chciałem, potem zamierzałem zrobić. Także teraz koszty właśnie to jest tak, że jak myślę, że sukces jest generalnie jakby tak, na górze porażek zbudowany, czy jest właśnie na całym szczycie, jest takim wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast nie pamiętam, że jak doszedłem na biegun południowy, to było dawno temu, ale jakby po drodze na ten biegun, już nie samej drodze na biegun, ale tak będąc na tym biegunie, spojrzałem się w tył na całe życie dosłownie, od początku urodzenia. No i pomyślałem, że ile mnie strasznych rzeczy spotkało w tym życiu, strasznych, w cudzysłowie, ciężkich różnych rzeczy, sytuacji, zwrotów, akcji i tak dalej. No i pomyślałem, że to wszystko miało sens, jakby te wszystkie koszty miały sens nie dlatego, że znalazłem się na biegunie. Nie, znaczy to znalezienie się na biegunie było najmniej ważne w tym wszystkim, że ta cała droga miała sens właśnie. I tak na to patrzę, że jakby nie można oddzielać kosztów od sukcesów jakby, tak? Nie można, to jest jakaś całość i dla mnie przynajmniej. I ja na to tak patrzę, że jakby jakie są koszty? Różne. No to, że się jest w niej z rodziną na przykład, tak jak pani powiedziała, jest wiele kosztów. Jest wiele kosztów, bardzo wiele, ale ja na to tak nie patrzę. Patrzę właśnie na ten sens bardziej naprawdę i wiem, że jakby wiem, że życie jest złożone po prostu. I nie da się wydestylować po prostu i powiedzieć, że no, to nie jest jakby położyć na wadze, że to są koszty, tu jest, to nie jest jakby to nie jest arytmetyka jednak. Życie nie jest arytmetyką. Jest dużo większe niż arytmetyka. A czy dzieci pana ma pan na 100 lat? Ja myślę, że całe szczęście, że są koszty, bo inaczej to życie byłoby nudne, gdyby były same sukcesy i inaczej to wszystko było takie proste, prawda? Wszystko byłoby takie wow. To nie wiem, to byłoby chyba jakieś... No nie wiem, w ogóle to było niemożliwe, ale wiem, że takie życie, które jest nastawione właśnie tylko na przyjemności, na te dobre strony, że bez kosztów, bez wyrzeczeń, to powoduje degenerację. Powoduje, jakby, życie w komforcie nieustającym. Trzeba powoduje, no wiem, że takie doświadczenie, że na myszach chyba, że te myszy, które miały wszystko, one po prostu nastąpił kolaps, umierały. Te, które nie miały żadnych trudności, to na myszach. Myślę, że w przypadku ludzi jest podobnie bardzo, że większość cywilizacji jakby zapada się sama w sobie właśnie od tego, że przeważnie nie dlatego, że ktoś, no to jest, nie będę już ciągnął tego tematu. Za chwilę oddam głos Państwu, bo na pewno rodzą się u Państwa również pytania interesujące. Ja tylko chciałam zapytać o Pana dzieci nastoletnie, czyli Pole i Kai, tak? Pola i Kai. Jak one zapatrują się na Pana pracę, no to podróżowanie jest Pana pracą. Czy żyją Pana podróżami, czy chcą Pana naśladować, bo to wie Pan, w rodzinie lekarskiej zazwyczaj to przechodzi na dzieci, albo no jakieś tam są prawnicze rodziny z pokolenia na pokolenie, jak to u Pana jest? To znaczy, ja na pewno nie chciałbym, żeby moje dzieci były podróżnikami, w tym sensie, że
Znaczy, ani bym chciał, nie chciał. Chciałbym, żeby dzieci były samym sobą. Znaczy, to jest, uważam, że to jakiś absurd, kiedy dzieci są jakimś spełnieniem ambicji rodziców, prawda? Czy dlatego, że ja jestem prawnikiem albo doktorem, no to moje dzieci, to dziecko powinno też być... Uważam, że jakby dziecko powinno być samym sobą, bo inaczej unieszczęśliwiamy dzieci po prostu, jeżeli je staramy się za nich jakby... To jest taki fajny wiersz, chyba napisał to Gibran, że to jest wiersz, już nie pamiętam, jaki to był, prorok bodajże chyba, ale że dzieci są strzałą, którą my wypuszczamy, a gdzie ona może dolecieć, to nawet naszym umyśle nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jeżeli wypuszczamy właśnie tą strzałę, jeżeli sami chcemy wycelować, to wtedy już rzeczywiście jest inaczej. Pola interesuje się Pana. Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieci, no to na pewno to jest tak, że nie oddzielam swojego życia od dzieci. Dużo podróżuję, właśnie teraz wróciliśmy, byliśmy razem w Finlandii. To właśnie moja, znaczy córka w zasadzie jest strategiem naszych wyjazdów. Ona wymyśla, dokąd będziemy wyjeżdżać. Byliśmy 3 razy w Japonii razem na wyprawach. Na Wyspie Kotów. Byliśmy na Wyspie Kotów, byliśmy z synem dookoła świata na Polinezji Francuskiej. W tamtym roku Pola wymyśliła, że pojedziemy na Grenlandię, także w sumie to... Jakby... I wtedy zaczynaliśmy nagrywać tę książkę, ja to właśnie Markowi przypomniałam. Pola w zasadzie jest... Ja chciałem pojechać gdzieś do ciepłego jakiegoś kraju, albo spokojnie sobie spędzić czas, a Pola nas zawsze jakby inspiruje, dopinguje. Syn zresztą też nie jest... On nic nie ustępuje, bo... Także Pola też była częścią tej wyprawy. Tutaj zresztą jest akurat w tej książce, jest Poli zdjęcie, bo ona dołączyła do mnie... Tak, dołączyła do mnie w Korei i razem przyjechaliśmy z Korei do Japonii. Także spędziła ze mną miesiąc na tej wyprawie. Także jak najbardziej, jak tylko mogę, zresztą zawsze dzieciom proponuję, że zawsze mogą być częścią moich wypraw. Także staram się je inspirować. Nie wiem, kiedy one będą. Myślę, że jakby to, co mogę im dać, to podzielić się doświadczeniem, czyli pokazać im jakby, na czym polega podróżowanie, na czym polega poznawanie świata. Natomiast jakby im się to podoba. Czy one, myślę, że tak jak każde dzieci są, może nie tyle przewrotne, co mówią, że nigdy nie będą podróżnikami i tak dalej. Natomiast jakby faktycznie robią całkiem inaczej. Czyli chociaż ja absolutnie jakby nie namawiam ich do tego, żebyśmy gdziekolwiek pojechali, znaczy żebyśmy pojechali gdzieś tam, że muszą pojechać. Znaczy, nawet mam, szkoda, że nie mamy czasu, ale nawet mam takie niezwykłe plany, które rysuję Pola. Pola ma takie umiejętności graficzne, także rysuję w ogóle całą wszędzie miejsca, które mamy odwiedzić, w jakich hotelach mamy mieszkać, w jakich miejscach. To Wyspę Kotów właśnie też Pola wymyśliła. Także w tej chwili, jeżeli chodzi o takie podróże, które robimy, to dzieci generalnie to wszystko wymyślają, które mają tylko Pola ma 15 lat. Skończyła parę dni temu 15 lat, a syn ma 12. Ale ja się pytam dzieci właśnie, dokładnie to jest ten przykład. I to już jest, to nie tak, że one mają teraz 15. Kiedy byliśmy pierwszy raz w Japonii, to Pola miała chyba 12 lat bodajże, to było 3 lata temu. I Pola wymyśliła jakby całą trasę i to była niezwykła trasa. Także warto dać też dzieciom możliwość planowania takich rzeczy. Spróbuję znaleźć zaraz. To może spróbuję, dobrze. Tylko nie wiem, czy mam. Tutaj chyba powinienem mieć. Na telefonie, czy to będzie widać. Mam to w iPadzie. Mam iPada tutaj w tym. Zaraz spróbuję. Okej, zaraz pokażę taki plan Poli. Właśnie w Finlandii akurat. Mam nadzieję, że znajdę to. Zobaczymy zaraz Pola. Ale jeżeli teraz bym nawet nie znalazł, to na pewno... O, tutaj są plany Poli. Finlandia, o, to tak wygląda. Nie będzie widać na pewno, ale... Mam to większe. A tu jest tak, Finlandia, Helsinki, Cafe Regatta, Kiasma Contemporary Art Museum, Harbour, tu jakiś Hawaii Kutkatu Street, Aleksandryska to Street, kupić pamiątki. W ulicach, gdzie najlepiej możemy kupić pamiątki. Sibelius Monument, bardzo blisko regaty. Znajduje się wyjątkowa rzeźba w kształcie organów. Wykonana jest z 600 metrowych rur, poświęcona fińskiemu kompozytorowi
Jeanowi Sibeliusowi. Mominkaw, dość blisko, jest również Helsinki Art Museum, chociaż nie jest już tak ciekawy jak Kiasma. Tutaj są takie dwie strony. To lepiej wygląda na iPadzie. Także to jest w ogóle zrobione przez nią. Ona tutaj sama te zdjęcia wybrała, to jest jej tekst też, także... Pamiętasz, jak wygrała kiedyś konkurs na promie? Było coś takiego, że na najlepszy rysunek, ale niesamowity był ten rysunek. Ale to chyba jak wracaliście, bo oni byli w Maroku kamperem raz, przez miesiąc, nie? Jechaliście. Tak, przyjechaliśmy całą Europę i dojechaliśmy do Maroka kamperem. Także nie mogłem opowiadać, kiedyś można napisać książkę o podróżach z dziećmi, ale jeżeli chodzi o podróże z dziećmi właśnie i obecność dzieci w moim życiu, to dlatego tak myślę paradoksalnie, że jakby to wszystko zależy od naszego nastawienia. Oczywiście, gdybym miał takie nastawienie, że ja robię wyprawy i to są moje wyprawy, a tu są dzieci i tam łaskawie poświęcam im czas, to byłoby całkiem inaczej, ale to wszystko zależy od sensu, jaki nadamy po prostu swojemu życiu, nie? I to samo, co może być przeszkodą, czyli to, że tata podróżuje, może być przeszkodą, to może być też zaletą, czyli to, że możemy podróżować razem, że ja mogę im dać swoje doświadczenie, że cokolwiek oni wymyślą, że mamy pojechać na biegun czy na Grenlandię, to ja jestem w stanie przez swoje doświadczenie im to umożliwić po prostu, żebyśmy to zrobili bezpiecznie, a oni z kolei mogą dać energię i pomysły, także... Proszę Państwa, chciałam Państwa... Fajnie jest to wyjście poza schemat. Wiecie, co mi się przypomniało? Że Jan Kaczkowski kiedyś mówił, w życiu nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko chodzi o jakość. Prawda, prawda. Proszę Państwa, chciałabym Państwa zaprosić do zadawania pytań. Na pewno coś Państwo macie w zanadrzu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że książka jest rewelacyjna. Jest cudownym antidotum na szarą codzienność, na nasze borykanie się z... problemami, które wszyscy znamy, jakie są. Tutaj mogę opowiedzieć, siedzi moja przyjaciółka, ale nie powiem kto. Dzwoni do mnie i dzieli się ze mną tym, co dzieje się tam w kraju. Ja mówię, kochana, wiem, bardzo ważne, ale wiesz, ja teraz jestem w świecie Kamińskiego. Wszystko ma sens. To na pewno będzie dobrze, bo ja teraz jestem w zupełnie innym świecie. Tak, i naprawdę można nabrać dystansu. Także polecam książkę, natomiast teraz, jeśli ktoś z Państwa miałby chęć zadać pytanie. Chciałem zapytać Panie Marku, w drodze na biegun południowy, Pan przyszedł, nie? Tysiące kilometrów od cywilizacji, tysiące kilometrów lodu wokół. No i życzę Panu szczęścia w życiu. Dajmy na to, łamie Pan nogę i co wtedy? Było jakieś koło ratunkowe, że przylatuje po Pana samolot czy coś? To bardzo małe szanse, że tak od razu coś będzie. Także musiałem liczyć tylko na siebie rzeczywiście. Ale oczywiście była też możliwość udzania pomocy, chociaż taka bardzo teoretyczna. Natomiast rzeczywiście takie wyprawy na biegun są, nie ma się co oszukiwać, są dosyć niebezpieczne i trzeba mieć trochę szczęścia, ale przede wszystkim trzeba być dobrze przygotowanym, tak? I być bardzo rozważnym. Także. To na pewno nie jest tak, że można przewidzieć wszystko i też w każdej chwili w zasadzie może być zagrożenie życia, powiedzmy, sytuacja, która zagraża życiu i może też może się to źle skończyć, także jest to duże ryzyko, które trzeba podjąć, jeżeli się chce dojść na biegun północny czy południowy. No teraz ułatwiają troszeczkę media, internet, w książce jest opisana sytuacja, gdzie jechał Pan samochodem firmy Nissan, który do Pana nie należał. I okazało się, że nie może Pan realizować swojej trasy zaplanowanej, ponieważ do Korei, tak? Nie wolno wjechać samochodem, który nie jest naszą własnością. Więc Pan był sam jako sam bezradny, ale jednak zaplecze, kontakt internetowy, firma działała, żeby Pan mógł to zrealizować, tak? Nie jesteśmy już tacy sami jak kiedyś. Na pewno na biegunach tego nie ma. Mimo wszystko. A jak się Pan fizycznie przygotowuje do wypraw? Na przykład takich dość ekstremalnych. Znaczy staram się tak generalnie cały czas jakby utrzymać formę. Może. To znaczy biegam powiedzmy 3-4, znaczy staram się biegać 5 razy w tygodniu minimum, po 5 km, raz 10 km nawet. Też 2 razy w tygodniu jakieś ćwiczenia siłowe, to też jakby praca z ciałem swoim, niekoniecznie siłownia.
Można też jakby mieć całą kawałek gumy i też jakby zrobić dużo ćwiczeń. No i do tego yoga, pływanie czasami także, ale głównie bieganie. No mi najwięcej daje, mam też przyjaciół, którzy są maratończykami, także biegamy razem, nawzajem się, także motywujemy, także o 6:30 jak jestem w domu, to zaczynam po prostu dzień, znaczy dzień zaczynam o 5:30 tak naprawdę, a o 6:30 już biegnę tą piątkę czy więcej kilometrów i kiedyś z oponą też biegałem, tak. Także generalnie no, absolutnie ćwiczenia, ale nie tak tylko przy okazji wypraw. No, przy okazji wypraw to bardziej intensywnie wtedy. Też mam przyjaciół, trenerów, którzy są trenerami właśnie czy maratończyków, czy triatlonu i oni też mi jakby układają trening. Także nawet jak wyjeżdżam teraz, no, też mam rozpisany trening i gdzieś tam z rana zawsze staram się te 30 minut pobiegać minimum. Także, no, ale bieganie, pływanie i właśnie jakieś rozciąganie to są taki podstawowy mój zestaw, który robię od wielu już lat. No i plus odżywianie do tego jeszcze. Znaczy ważne jest też odżywianie, żeby dostarczać nie w sensie dużo, ale jakoś, żeby tego odżywiania, żeby właśnie no, były jakieś tam minerały i tak dalej. Czy ja generalnie mięsa. A jadąc przez Syberię, jak to wyglądało, to jedzenie? Przez Syberię to musiałem jechać, jeść jakby to, co było pod ręką, ale no mięsa, generalnie mięsa właśnie, ryby bardziej, jeżeli już. Jakieś jogurty, no mam tam jakieś, na podstawie tego jakby znajomości swojego organizmu i lat praktyki, to staram się, no z jedzeniem tym mniej, tym lepiej tak naprawdę. Także Ty czasem takie długie posty robisz, nie? No tak, czasami się oczyszczam też właśnie ten post, powiedzmy taki, no, zdarza mi się nawet 14 dni, że sama woda i zielona herbata, to też pomaga. Także trochę pracuję z ciałem. Wyprawy tylko, kiedy pan prowadzi stabilny, taki osiadły tryb. Tak, no teraz myślę, że właśnie wyprawy będę przez 8 miesięcy też to zrobił, bo teraz padłem na to, żeby to robić, jak są zmiany pół roku, żeby właśnie nie zastanawiać się kiedy to, jak, niekoniecznie oczywiście 14 dni, ale są też takie metody, żeby raz w tygodniu chociażby pościć też. Tak naprawdę pościć, nie to, żeby jeść powiedzmy jedzenie dietetyczne, czy pić soki, które są kaloryczne i tak dalej, tylko rzeczywiście. Ale też, żeby no, staram się nie jeść po tam, nie wiem, po 18 czy 19. A no oczywiście, że odżywianie jest jakby ten, jakby może nie tyle reżim, to też jedzenie też jest przyjemnością. Nie chodzi o to, żeby żyć jakoś tak umartwiać się, tak, ale no, bardzo założyłem, że dużo bardziej ludzie są martwieni, jak chorują po prostu od złego odżywiania, jak nabijają się chorób, jak cukrzycy, czy różnych właśnie chorób cywilizacyjnych, otyłości i tak dalej, że to jest większe umartwianie niż to, że jakby pilnujemy diety i uważamy na jedzenie i jakby zastanawiamy się nad tym, co jemy przede wszystkim. Dzień dobry, Przemek. Też nie jem mięsa, też jestem filozofem. Mam na to papiery. Mam do pana pytanie. Jakie papiery? Uniwersytet. Mam do pana pytanie. A propos tej podróży z Królewca do Santiago. Rozum czy wiara? Nie, właśnie było między rozumem a wiarą, bo potem właśnie... Nie przestałem gdzieś tam w którymś momencie śledzić, więc... To moje pytanie. Jakie są pana pytania? Tak, na pewno rozum sam to za mało. Na pewno wiara dla mnie jest ważniejsza niż rozum. Ale to było właśnie między rozumem a wiarą, tak naprawdę. Także ani jedno, ani drugie. Tak, ale jeżeli już któryś z tych, to bardziej wiara niż rozum. I jakie jeszcze pytanie? To było. Chciałem się pana zapytać, jakie pan lubi kraje? Skandynawię, biegun północny, czy... Więcej, czy Północną Amerykę. Znaczy ja lubię w sumie, tak naprawdę to lubię wiele krajów, znaczy wolę w wielu miejscach, na świecie czuję się dobrze, staram się wszędzie czuć dobrze. Najbardziej może mi się podoba w Japonii i na Polinezji Francuskiej, ale tak, byłem, tak brzmi to tak turystycznie bardziej do Polinezji, ale dla mnie inspiracją był w ogóle Marlon Brando, taki aktor amerykański. Polinezja to jest taki obszar jak Europa mniej więcej
gdzie jest chyba z 200 wysp, obszar mniej więcej Europy właśnie. I nie wiem, jakoś tam się bardzo dobrze czuję tej Polinezji. Ale ja w ogóle staram się wszędzie, żeby było, staram się wszędzie jakby, żeby było mi dobrze. To też znowu, no, to nie miejsce, może jak w środku jesteśmy nieszczęśliwi, to żadne miejsce nas nie uszczęśliwi. To, że pojedziemy do Japonii, jak sam się, jakby będę nieszczęśliwy, zawsze to... Zawsze zabieramy siebie ze sobą. Tak, także ja się świetnie czuję też w Skandynawii i w Anglii się świetnie czuję i we Francji. Znaczy jakby wszędzie mi jest dobrze, staram się, żeby... Wszędzie mi jest dobrze, żeby było mi wszędzie dobrze i wszędzie staram się jakby znaleźć tą pozytywną. Oczywiście jakby są takie miejsca, które mają lepszą i gorszą trochę energię, więc staram się oczywiście tą lepszą energię, szukać tej lepszej energii. Ale w Polsce na przykład jest, super się czuję, w Polsce, w Tatrach, w Łodzi też i w Warszawie i w Krakowie, w Trójmieście. Mieszkam w ogóle, na przykład nigdy bym chyba nie, mimo wszystko, że tak bardzo lubię Japonię, i tą Polinezję, to chyba nie zamieniłbym tego Orłowa, w którym mieszkam, w Gdyni nad morzem, nie zamieniłbym tego do końca na Japonię. Znaczy, mogę pojechać do Japonii na pół roku, może na rok nawet, może na parę miesięcy, ale jednak to Orłowo mi jest bliskie. Znaczy, mieszkam w Orłowie przy samym prawie molu, jeżeli ktoś z Państwa zna Orłowo, ten klif orłowski, to właśnie mieszkam w tym samym klifie i uważam, że tam jest bez mała, no, prawie cały świat w pigułce. Jak się zmieniają pory roku, to tam jest i morze, i Japonia tam jest, i dżungla prawie, że i różne inne rzeczy. Także myślę, że akurat właśnie Polska jest fajna, że te pory roku są, teraz może już tak nie do końca, ale że jest tu tyle naprawdę pięknych rzeczy, że nie chciałbym zamieniać Polski na coś, ale staram się, żeby wszędzie mi było dobrze po prostu. Jest takie fajne zdanie, które właśnie lubię cytować i ono mi się bardzo podoba. Choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonej przestrzeni. To napisał Szekspir, William Szekspir, dawno temu. Ja spytam o taką rzecz. Pomimo tego wrodzonego optymizmu, wiary, doświadczenia... A jeszcze tylko dokończę tą myśl jeszcze ostatnio. Prawie moment. Tak naprawdę świat jest odbiciem nas samych, czyli powiedzmy, świat jest odbiciem nas samych, więc jeżeli nam jest gdzieś źle, no to znaczy, że coś też w nas jest źle po prostu. Proszę, przepraszam, bo... Może się teraz... Tak. Pomimo tego, co wymieniłem, czyli doświadczenia, wiary, tego rodzajnego optymizmu, tej umiejętności zarządzania lękiem, czy była kiedykolwiek sytuacja, że właściwie już powiedział Pan, pomyślał Pan, że to już jest koniec, tak niebezpieczna, tak ekstremalnie trudna, że pomyślał Pan, że chyba nie wrócę? Nie, oczywiście, że tak. No, takie sytuacje były, są i będą. Czy to nie jest tak, że ten wrodzony optymizm powoduje, że jestem cały czas wow, że jest super i tak dalej. Nie, on tylko powoduje, że jak spadam na dół, a dzisiaj rano też mi się zdarzyło taki spadek nastroju, to właśnie on powoduje, że wieczorem już jestem znowu, jest wszystko okej. Okay. Także to wrodzony optymizm nie polega na tym, że nie dotykają nas jakby żadne wątpliwości, że nie dotyka nas... taki brak czasami jakby poczucia sensu tego, co robimy, czy że cały czas jesteśmy wow, wszystko jest super. Nie, no to byłoby sztuczne po prostu, to byłoby śmieszne. Natomiast ten rodzaj optymizmu powoduje, że się odbijamy, że dochodzimy do dna, odbijamy się i znowu wiemy, że dziś jest jednak słońce, dziś jest powierzchnia i że znowu jesteśmy w stanie się wydobyć. Myślę, że na tym to polega mniej więcej. Ale takie fizyczne zagrożenie życia na przykład. Przeżył. No tak, wiele razy. Po drodze na biegun nie zginąłem prawie, że na, nie wiem, parę kilometrów przed biegunem, bo załamał się pode mną lód, bo wpadłem do szczeliny sam jak szedłem na biegun południowy, bo przeżyłem wiatr przez 3 dni, który miał z prędkością 300 km na godzinę, a ja byłem w namiocie, który ważył 2,5 kg. I tak dalej, i tak dalej. Także jadąc do Japonii, kiedy mało co nie byłem rozjechany przez jakieś wielkie tiry, które były gdzieś tam na Syberii, nie zważały na to, że gdzieś tam ja jadę poboczem. Tylko gdybym nie skręcił prawie, że no, nie uniknął zdarzenia, to by mnie nie było. Także oczywiście, że się zdarzało fizyczne zagrożenie, to bardzo często. Jakby, no, szczególnie w drodze na biegun, to jest nieuniknione, jakby zmierzenie się.
z tym zagrożeniem. Tak, czy w Meksyku na przykład byłem, stanąłem twarzą w twarz z dwoma jaguarami w dżungli, które były na 1,5 metra ode mnie. Także to było takie zdarzenie, znaczy spotkanie twarzą w twarz, oko w oko, z jaguarami, które właśnie zabijają ludzi w ten sposób, że wbijają po prostu w czaszkę kły od tyłu. Przebijają czaszkę kłami. To właśnie jaguary w ten sposób zabijają ludzi. Także jak ktoś z Państwa oglądał film, chociaż tego nie było, a może było to na tym, na Apokalipta Mela Gibsona. Także tak. Chciałem zapytać o te marzenia, które dla mnie też, również jak dla Pana, są siłą napędową. Ostatnio spotkałem się z teorią, że marzenia same w sobie nie są ważne, jeśli nie są celem. Moje pytanie, na ile ten cel zjada marzenie rzeczywiście i na ile Pan jakby poddaje się temu marzeniu i tej drodze, żeby Pana ona prowadziła, a nie próbuje Pan tego marzenia okiełznać i kontrolować? W sensie, czy planuje Pan wszystko od początku do końca? Też o to chcę zapytać. Znaczy, nie, ja mam inne podejście. Znaczy, nie, to jest takie podejście, żeby jakby takie bardzo wykonawcze, żeby działać w życiu i osiągać cele. I to jest część oczywiście tego, co robię, ale tylko część. Ja lubię też marzyć po to, żeby marzyć jakby. Bez, absolutnie zdając sobie sprawy, że na przykład, że nigdy być może tego, że nawet wiem, że tego nie zrobię. Na przykład marzę często do Nieraca, że namaluję fajny jakiś piękny obraz. I wyobrażam to sobie. I w ogóle nawet nie próbuję tego zrobić. Albo że będę pisał, napiszę jakiś, jak właśnie wczoraj kupiłem kawafis, to zacząłem marzyć o tym, że napiszę jakieś piękne wiersze. Ale marzę o tym, jakby nawet też, także to nie zawsze chodzi o to, żeby marzę, no nie wiem, mam wiele, już nie będę myślał, mówił Państwu, jakie mam marzenia, ale jest wiele takich marzeń, które wiem, że jakby nigdy ich nie zrealizuję, ale to jest piękne, żeby marzyć jakby i żeby te marzenia się nie stały. Niektóre marzenia rzeczywiście stają się celami, ale przyznam, że dla mnie to najpiękniejsze są te marzenia, które się nie staną celami, których nawet, o których nikt nawet nie będzie wiedział, bo to jest nasze życie wewnętrzne i ono jest najważniejsze. A dopiero jakby później, no część jakby z tych marzeń może stanie się celami, ale absolutnie dla mnie dużo ważniejszy jest świat wewnętrzny, w którym żyję, niż ten świat zewnętrzny, tak naprawdę. Znaczy oczywiście świat zewnętrzny jest ważny, ale ten wewnętrzny jest dużo ważniejszy. Oczywiście nie mówię tu o dzieciach, o rodzinie i tak dalej, ale tak, jeżeli miałbym jakby pomyśleć o tym, co jest dla mnie ważniejsze, czy to, że w świecie zewnętrznym osiągnę jakieś cele, nie wiem, zdobędę Mount Everest i tak dalej, czy polecę na Księżyc, a czy w świecie wewnętrznym będę miał bogate życie wewnętrzne i będę przeżywał przygody, które jest tylko część potem z rzeczywistością, no to jakby wybieram tą pierwszą opcję, zdecydowanie. Inaczej byśmy byli takimi maszynami, znaczy, które tylko muszą działać i to jest mi coś bardzo obcego. Dziękuję za tę odpowiedź. Jeszcze chciałem zapytać, czy utkwiło mi w pamięci podczas Pana podróży z Kaliningradem... Też dokończę tą myśl jeszcze, bo to jest w sumie, lubię kończyć myśli. Sorry, bo tak nie jestem też robotem, żeby tak od razu wszystko. Natomiast tak sobie czasami zastanawiam się właśnie, gdybym nie zrealizował tych wszystkich biegunów, gdybym jakby zrobił tą filozofię, a potem tylko marzył, pisałbym wiersze, nawet tak jak Kawafis, nie opublikowałbym tych wierszy nigdy. Jakby te wszystkie rzeczy bym przeżył gdzieś wewnętrznie i nikt by o tym nie wiedział. I teraz bym był na przykład właśnie tutaj na sali i bym siedział i bym słuchał takiego człowieka, który opowiada, że gdzieś tam był i coś widział. To zastanawiam się, czy to nie byłoby to samo. Czy to rzeczywiście by zrobiło jakąś różnicę. Także bardziej bym stawiał na to życie wewnętrzne. To zewnętrzne to jest fajne oczywiście, ale nie przeceniałbym jego roli. Wewnętrznie u Pana pewnie nie byłoby różnicy, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy biorą przykład, to zdecydowanie. To przypomina mi właśnie i nawiązuje do mojego kolejnego pytania. Ten Belg, muzułmanin, którego Pan spotkał w trakcie podróży do Santiago. Tak. I który niesamowicie mnie osobiście utkwił w pamięci, jego ignorancja. On
zaczął od razu poddawać wątpliwość w ogóle pana podróż i że pan nie ma co robić w życiu i tak dalej. To pan pamięta? Tak, tak, oczywiście, tak. Jakby ciekaw jestem, czy w trakcie tej podróży ostatniej spotkał pan podobną osobę, czy ktoś taki, kto by się wyróżniał właśnie? Czy... Znaczy, mi się to bardzo podobało, że w filmie to padło właśnie. Bardzo istotne to było. Bo to jest tak, jakby to wyraża też myśli ludzi, a co ten facet nie ma w życiu co robić w zasadzie. Idzie sobie, idzie, my tu musimy pracować. To było piękne, że on powiedział jakby... On powiedział podatki. On opowiadał o sobie tak naprawdę, prawda? Ale na pewno nie znał mnie i na pewno jakby to nie było do końca jakby... To, że mnie tak ocenił, to nie było do końca może sprawiedliwe, ale dla filmu to było super, naprawdę. Przyznam, że nawet wczoraj miałem taką sytuację właśnie, że do mnie zadzwonił znajomy i powiedział mi, powiedzmy, nie do końca może jakieś fajne rzeczy. I właśnie powiedział też, że on mi mówi jakby prawdę, bo myśli, że część ludzi też tak myśli. Podobnie jak właśnie ten Berg. Akurat chodziło o to, że powiedziałem w wywiadzie, że wezmę, że być może dołączą do mnie dzieci i w pewnym momencie i on właśnie powiedział, że no nie wiedziałem, myślałem, że to będzie taka wyprawa dla ludzkości i tak dalej, a tutaj mówi, że to będą wakacje z dziećmi. A ja mówię, że nie, no wcale nic tego nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że muszę to pogodzić jakoś. Więc ludzie często oceniają właśnie, oceniają jakby tak bardzo szybko i ale to jest, ja uważam, że jakby kiedyś to mnie to jakoś, nie wiem, dotykało, teraz jakby w ogóle nie. Myślę, że to jakby to jest ich problem, znaczy tak tu to ja a czy w tej wyprawie, dlatego powiedziałem o tym przypadku teraz, że nie wiem właśnie, być może część ludzi tak myślało, być może część ludzi teraz, ja nie znam państwa myśli, też tak myśli, facet w zasadzie nie ma co robić, tylko pisze sobie książki i jeździ sobie do Japonii samochodem elektrycznym w kółko, gdzieś się wybiera, my tu musimy pracować i tak dalej, prawda, i płacimy może podatki jeszcze, żeby on to robił. Nie wiem, także tak naprawdę to nie jesteśmy, ja nie jestem w umyśle innych ludzi i nie wiem co państwo myślą tak naprawdę. Więc też nikt mi nic tego nie powiedział, ale być może ludzie tak myślą i myślę, że mają do tego prawo jak najbardziej. I tylko jeżeli chcą, myślę, że zanim się oceni, no to warto jakby rzeczywiście, zanim się wyda taką prostą ocenę, że facet nie ma co w życiu robić, pewnie, czy nie ma problemów, skoro robi takie rzeczy, to warto jednak rzeczywiście poznać bliżej. Ja się staram przynajmniej jakby tak szybko nie oceniać drugiego człowieka. Zależy od poziomu świadomości, u każdego jest inne. Dziękuję bardzo. Ale tak dokładnie mi nie powiedział nic takiego jak ten Berg. Ten Berg zresztą, jak pan zauważył, on nie powiedział tego do mnie, tylko powiedział jakby do kamery, prawda? Gdzieś za plecami. Ja nawiązując też właśnie... Ja nawet o tym nie wiedziałem, prawdę mówiąc. Sorry, tylko dokończę znowu, bo ja o tym nawet nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem z filmu o tym tak naprawdę, jak film już był zrobiony. Bo nawet Janek, który to kręcił, on mi tego nie pokazał w ogóle. Dopiero jak film był w telewizji, ja dopiero zobaczyłem, nawet nie wiedziałem, że ten Berg tak pomyślał. Ja nawiązując do Camino, właśnie do książki Trzeci biegun, mam takie pytanie, czy miałby pan jakieś wskazówki dla osób, które wybierają się do Santiago de Compostela? Myślę, że... Jeszcze tylko uściśle, tak. Nie na taką długą trasę oczywiście. Myślę przede wszystkim, że nie warto tego odkładać, że po prostu jeżeli ktoś z państwa się wybiera, to nawet jutro można bez żadnych przygotowań. Oczywiście upraszczam teraz trochę, no, warto zobaczyć, czy się jest w miarę zdrowym, żeby nas nie spotkało coś po drodze, ale jeżeli się człowiek może chodzić, może po prostu chodzić, wystarczy, że może przejść dziennie parę kilometrów, to po prostu nie ma co odkładać, przygotowywać się za rok, że muszę, po prostu można wsiąść w jakieś tanie linie lotnicze, polecieć do, nie wiem, Barcelony czy gdzieś tam za 200 zł, nawet jeszcze taniej, dojechać do San Jean Pied-de-Port albo do Burgos, albo do Pampeluny, albo do Astorgi i nawet po drodze można kupić jakieś, jak czegoś brakuje, to jakieś, coś można kupić po drodze. I po prostu iść. Tak uprościłem teraz. Chodzi mi o to, że to naprawdę jakby błędem założyłem w moim przypadku było to, że ja chyba z 10 lat odkładałem to. Gdybym to zrobił im wcześniej, tym lepiej generalnie, bo to jest rzeczywiście niezwykła droga.
i wszystko można po drodze kupić. Są też takie miejsca, gdzie można za darmo nocować, takie schroniska. Także to też nie wymaga jakiegoś, no, jakiś, na pewno jest to tańsze niż taki nawet urlop, powiedzmy gdzieś, gdziekolwiek za granicą. To może być najtańsza forma spędzenia urlopu, także no, warto się oczywiście przygotować, no, poczytać trochę. Polecam Państwu taki film, chyba najlepszym takim wstępem jest taki film Droga Życia z Martinem Sheenem, Way of Life. To jest taki film z Martinem Sheenem. Myślę, że on jest na pewno w YouTubie czy gdzieś za darmo. I to właśnie jest tak, że człowiek jakby leci, z różnych powody są ważne, ale leci i dosłownie tam, będąc już w Saint-Jean-Pied-de-Port, podejmuje decyzję, że pójdzie. Bierze rzeczy swojego syna, który zginął, i idzie. Bez żadnych przygotowań. To jest jakby, myślę, że ten film jest świetnym, powiedzmy. Oprócz tego jest wiele książek, jest wiele przewodników. Nawet nie trzeba kupować książek, wystarczy w internecie wpisać porady na Camino czy coś tam. Ale nie, tak jak mówię, najgorsze chyba to jest takie przygotowywanie się, bo to jest taka droga, która, jak, że tak powiem, ta droga woła, to warto pójść jak najszybciej. A propos tego, co właśnie Pan powiedział, że można iść i ten Facebook, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, bo było to moje pytanie też. W swojej książce Pan opisuje spotkanie z tymi ludźmi i mówi Pan, że już tam otwierają. Mówią o rzeczach, których normalnie by nie powiedzieli. Czyli my, będąc między sobą, wciągamy maski, prawda? A gdzieś się otwieramy. Czy może Pan tutaj powiedzieć parę słów na ten temat? Tego otwierania się ludzi podczas tej drogi. No, generalnie w życiu takim normalnym to gramy po prostu różne role, prawda? I jesteśmy, przyjmujemy jakąś rolę właśnie i ta rola to, jakby, no, staramy się z tej roli nie wypaść, prawda? Czyli dużo rzeczy udajemy, wszyscy, myślę, ja też udaję, znaczy może nie tak, że udaję, że mówię nieprawdę, ale też jakby, no, jakby gramy pewne role, prawda? I dlatego, że się boimy właśnie, boimy się otworzyć, prawda? Boimy się, że ktoś wykorzysta to, co, jeżeli będziemy, jakby, jeżeli powiemy coś o sobie, coś więcej, takiego, co by odnażyło nasze słabości na przykład, to, że zostanie to wykorzystane i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ tam na Camino jakby wszyscy są obcy i za chwilę się dostaną, więc jakby ludzie są bardziej otwarci i mówią otwarcie właśnie, jakby te maski spadają. Też wysiłek powoduje, że te maski jakby spadają. Ja też doświadczyłem tego na innych wyprawach, tego, że właśnie w takim obliczu już do różnych trudnych sytuacji, że człowiek nie musi, przestaje grać, prawda, i nie musi grać. Natomiast ta droga właśnie jest taką specyficzną, znaczy prawdopodobnie to była też, to od dawna była taka droga duchowa po prostu, więc jest tam jakaś energia, to jest właśnie taka, jeżeli bym powiedział, że jeżeli bym miał powiedzieć takim biegunie duchowym, jaki spotkałem w życiu, to myślę, że właśnie Santiago, ta droga Santiago de Compostela była takim, dla mnie, takim duchowym biegunem. Dziękuję. Jeszcze pytanie, tak? Tak, jeżeli można. Ja chciałbym zapytać Pana o właściwie taką dwoistość Pana natury, bo z jednej strony jest Pan osobą bardzo taką, powiedziałbym, fizyczną. No, ćwiczy Pan, biega. Mnóstwo wypraw po całym świecie, ekstremalnych nieraz, a z drugiej strony Pan powiedział, że może Pan sobie te podróże urządzać w głowie, marzeniami, wyświetlać sobie film. Część ludzi ma tak, niektórzy z nas mają tak. Zresztą podróż w tej chwili wirtualna, no to nic z takiego, prawda? Jak Pan wytłumaczy, to nie jest Pan leniwym marzycielem, a wręcz przeciwnie, a mógłby Pan być. Co jest w Panu takiego różnego, zupełnie różnego? Myślę, że chyba jakby to właśnie ta różnica to polega na tym, że jak się robi coś w rzeczywistości, to się potem można tym podzielić z innymi ludźmi jakby. I to rzeczywiście jest ta różnica, inni ludzie, że jak robimy coś w rzeczywistości, to potem to doświadczenie możemy opisać i dać to innym ludziom i to wtedy jakby do nas wraca w jakimś sensie, że to jest jakby coś więcej niż tylko. Także z punktu widzenia jakby samego mnie i samych tych marzeń, to wystarczyłoby
wyświetlać sobie, ale z punktu widzenia takiej pełności życia, spełnienia w życiu, to jakby przez to, że robimy to w rzeczywistości, docieramy do tego, do innych ludzi. Ci ludzie właśnie, to, że możemy to potem się z ludźmi podzielić. I tak pomyślałem sobie właśnie o tym, tak mówiliśmy o tym sensie życia, i to myślę, że jakby to, jakby kontrolując tą myśl, to właśnie to jakby, że jesteśmy w stanie coś dać innym ludziom, to jest chyba jakby największy sens tego, co robimy. Tak podzielić się z tym bezinteresownie, czy dać po prostu tak, nie dlatego, że ktoś zapłaci za książkę czy za wstęp, tylko jakby... No i myślę, że właśnie dlatego na tym polega ta różnica, że robiąc coś w rzeczywistości, mamy tę okazję właśnie, żeby dotrzeć do innych ludzi, żeby być częścią jakby całości. Przez to jakby stajemy się częścią całości, a jeżeli to jest tylko w naszej głowie, to jest fajne, to może wystarczyć, ale jakby ta pełnia jest lepszym stanem. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to jeśli ktoś nabył... Proszę bardzo. Chciałem się Pana zapytać, czy Pan jeszcze spotyka się z Tomkiem Melem? Z Jaśkiem Melem? Tak, spotykamy się oczywiście. Jak najbardziej. Znaczy nie codziennie, ale często. Nawet Jasiek ze mną szedł właśnie 100 kilometrów, jak szedłem do Santiago de Compostela, to Jasiek do mnie dołączył na 100 kilometrów przed Santiago de Compostela i ostatnie 100 kilometrów przeszliśmy razem. To było takie bardzo symboliczne i bardzo fajne dla mnie. Także jak najbardziej. Ostatnio zresztą się w Łodzi spotkaliśmy. To było w tamtym roku, był taki inspiracyjny wieczór w teatrze, już nie pamiętam, teatr na którymś piętrze w takim przemysłowej przestrzeni. Bardzo, bardzo fajny zresztą teatr, mega, mega ciekawe miejsce. I właśnie byliśmy tam, to było przez taką firmę Quest organizowane. I właśnie razem z Jaśkiem byliśmy takimi mówcami jakby motywacyjnymi do tych widzów przy okazji tego przedstawienia. Przedstawienie było super zresztą. Chciałabym wrócić do Pana dzieci. To jest 15 i 12 lat, tak? Ja jestem babcią, wnuk ma mój wnuk ma 10 lat. Muszę powiedzieć, że pierwszą książkę, którą przeczytałam od pierwszej strony do ostatniej na głos, to była książka Marek. Czaszka jabłka. I mój wnuczek słuchał z wypiekami na twarzy. I tylko mnie ponawiał, czytaj babcia, czytaj dalej. W związku z tym chciałabym, ponieważ mówiłam mu, że będę na spotkaniu z Panem, to prosił, żeby spytać, czy przewiduje Pan jeszcze napisanie książki dla młodzieży. A przede wszystkim to powiedział, może nie chwytaj, poproś. To właśnie, że sami... Nie, to bardzo piękne, że Pani to powiedziała. Ja czasami właśnie z tymi marzeniami, czasami wracam do tej myśli, żeby kontynuować. Mam dużo pomysłów na te książki. Marek, no mam nawet tytuły. Marek i tajemnica świętego Graala, Marek i bieguny, Marek w Japonii. Także mam jakby, ale jakbyś... No tak, nie mam na czym, brakowało mi trochę motywacji, bo chyba znak po tej książce, oni chyba, nie wiem, myśleli, że może będzie większy nakład, ale często myślę o tym, żeby do tego wrócić, także po, tak? Jakby wnuczek mógł napisać na Facebooku, bo nie ma Facebooka może, ale jakby mógł napisać na Facebooku albo na Instagramie, moim, żeby takie przypomnienie, to będę wdzięczny. To mnie na pewno zmotywuje, ale będę pamiętał. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to można prosić o podpisywanie książek, tak? To jeśli Państwo mają ochotę, to podpisywanie książek za chwileczkę, a ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja bardzo Państwu dziękuję. I jeszcze ostatnia moja dygresja. Państwu może się wydaje, że jakby Państwo zadają pytania i odpowiadam, ale tak naprawdę to jest dialog. Ja też się dużo dowiedziałem o sobie dzięki temu spotkaniu i dzięki pytaniom,
które Państwo mi zadaliście, także jestem bardzo wdzięczny z całego serca. Dziękuję. Zapraszam do podpisywania.